Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszne i bardzo szybkie kluski drożdżowe. Kluseczki te można podać na różne sposoby, jako samodzielne danie lub dodatek do obiadu, gulaszu czy innych sosów. Do przygotowania tej pysznej potrawy potrzebne będą jajko, mleko, masło, mąka, cukier, drożdże i sól. No to zaczynamy. Do miski wlewamy pół szklanki mleka, łyżkę roztopionego masła, dodajemy łyżeczkę cukru, 1/3 łyżeczki soli, wsypujemy pół opakowania suchych drożdży, dodajemy jedno jajko i wszystko razem mieszamy. Następnie do miski przesiewamy szklankę mąki i całość dokładnie mieszamy do uzyskania gładkiego ciasta. Gotowe ciasto odstawiamy na 15-20 minut do wyrośnięcia. Następnie zagotowujemy wodę w garnku, łyżkę moczymy we wrzącej wodzie i brzegiem łyżki nabieramy porcję ciasta, najlepiej około pół łyżki, i zanurzamy w gotującej się wodzie, aby ciasto się odkleiło. I tak kolejno wykładamy wszystkie kluseczki. I nasze kluseczki trochę urosną, więc nie kładziemy ich zbyt dużo. Woda oczywiście powinna być osolona do smaku, w zależności od tego, jak będą podane kluseczki, na słodko czy wytrawnie. I kluski gotujemy przez około 3 minuty od wypłynięcia na powierzchnię. Dodatkowo w trakcie gotowania można je jeszcze obrócić, aby mieć pewność, że nie będą surowe. Gotowe kluski można podać na różne sposoby, jako dodatek do obiadu, do gulaszu, sosów mięsnych, na kolację lub na śniadanie, ze śmietaną, sosami owocowymi, czy po prostu okraszone bułką tartą. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!